roku startujemy z Krakowa i fantastycznie, bo to taki jubileuszowy i 75. edycja Tour de Polonia, ale także obchody stulecia święta niepodległości. Z Krakowa startujemy. No tutaj się rodziło polskie kolarstwo i torowe, i szosowe, także my kontynuujemy po prostu. Kraków to niesamowita ilość kibiców. I zależy nam to na tym, żeby bardzo z dobrej strony się pokazać, żeby jednak ci kibice mieli też odrobinę radości tego, że kibicują biało-czerwonym i innym Polakom w drużynach zagranicznych. Następny etap będzie Tarnowskie Góry, Katowice, później jedziemy z Chorzowa do Zabrza, następnie Jaworzno, Szczyrk, no i później mam piękny etap Wieliczka, Bielsko-Biała. I po tych etapach wjeżdżamy już w wysokie góry, jedziemy do Bukowiny Tatrzańskiej, tam mamy etap Zakopane, Bukowina Tatrzańska. W ogóle cały wyścig jest taki dynamiczny, nie za długi, ale bardzo mocny. Interesuję się kolarstwem, chciałabym spotkać Michała Kwiatkowskiego. Widać tą kolarską atmosferę, emocje czuć. No, sam wyścig jest naprawdę na najwyższym światowym poziomie, tak? Nie bez przypadku jest tutaj w World Tourze. Przyjechałam na wyścig Tour de Polonia. Żeby kibicować, uderzamy bumbumami. Klaszcze, woła szybciej, dalej. Jak kibicujemy, to wtedy zawodnikom jest po prostu łatwiej i daje siłę.